Tak sobie myślę, że moje filmiki bez przygotowania i na spontanie są odrobinę nudne. Dlatego, żeby to naprawić, dzisiaj porozmawiamy o alkoholu. Na wstępie chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że alkohol jest dla ludzi i dorosłych. Więc ty, tam też chowający się za krzesłem, jeżeli nie macie 18 lat, to generalnie do Coca-Coli czy czegoś innego tam, nie? No, mamy już wszystko ustalone? Dobra, to jedziemy dalej. Okazuje się, że wczorajsze granie było całkiem spoko, chociaż jak się okazało, znowu czepiałem się tego i mówiłem gdzie i co robić, zamiast po prostu zamknąć gębę. Do tego grania był oczywiście alkohol. Moim alkoholem, moim wyborem na wczorajszy dzień był rum, ale to nie o to tutaj chodzi. Słyszeliście kiedyś o Coca-Cola Signature Mixture? To takie buteleczki z mieszanką przypraw i oczywiście Coca-Coli, które nadają się do różnych drinków i do różnych alkoholi. Kosztuje to jak za zboże, ale sprawdza się naprawdę super. Wystarczy tylko wziąć odpowiednią buteleczkę, przeczytać do czego ona jest, wymieszać z konkretnym alkoholem w odpowiednich proporcjach i można pić. Przed sobą widzicie cztery zestawy, właściwie cztery typy, które są w tym momencie dostępne. Nie wiem, czy w ogóle tego jest więcej. Wydaje mi się, że nie, albo po prostu jeszcze do Polski to nie trafiło. Polecam z całego serca. Nie jest to film sponsorowany, sorry, ale nikt takich jak ja nie sponsoruje, szczególnie z tego typu produktami. W każdym razie można napić się dobrego alkoholu, dobrze przyprawionego i przy okazji dobrze się bawić. Pomijając pokazywanie palcem, gdzie iść w grze, pomijając wieczne narzekanie, że ktoś nie poszedł tam, gdzie się chciało. No, to tyle ode mnie w tą postalkoholową niedzielę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.